Drodzy mieszkańcy Siemianowic Śląskich, Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. Czas zadumy, refleksji, ale również wspaniałych wspomnień. Kochani, dzisiaj takie wyjątkowe zestawienie. 9 lat temu wszyscy mieściliśmy się na tej sofie, a 9 lat później widzimy dużą zmianę. Dzieci dużo starsze, ale zobaczcie, te 9 lat to też wielka zmiana dla naszego miasta, dla Siemianowic Śląskich. Kilkaset inwestycji, które przecież udało nam się wspólnie zrealizować. Pamiętam te początki, to przerażenie, ten strach, czy uda nam się zrealizować program, czy te wszystkie obietnice, które składaliśmy, będą zrealizowane. A jak się okazało, w pierwszej kadencji zrealizowaliśmy 200% planu, ale również i w tej zrealizowaliśmy dużo więcej niż zakładaliśmy. I myślę, że to jest wielki sukces, pomimo wielu też trudności w samorządach, tej trudnej sytuacji, jaka jest. To, co też daje mi wielką satysfakcję, Szanowni Państwo, to rekordowy budżet w tym roku. Ponad 500 mln zł, gdzie 120 milionów przeznaczone jest na kolejne inwestycje. A to, co też jest bardzo ważne, nie zaciągamy żadnego kredytu, żadnych zobowiązań. Pytacie mnie Państwo również, czy ja mogę jeszcze raz kandydować, żeby jeszcze jedną kadencję dalej kontynuować i rozwijać to miasto. Tak, jeszcze mogę raz podjąć się tego prowadzenia i zarządzania miastem. Ja zawsze powtarzam tak, że każdego prezydenta, włodarza poznaje się nie po tym, jak pięknie mówi, ale przede wszystkim po czynach, po działaniach, bo po tym należy oceniać każdego prezydenta, każdego menadżera. Kochani, jesteśmy w takim wyjątkowym czasie, kiedy za chwilę mamy święta Bożego Narodzenia, kiedy kończy się rok i będziemy wchodzić w rok 2024. Z tego miejsca chciałbym Wam złożyć życzenia, aby ten czas świąt Bożego Narodzenia był czasem rodzinnym. Bo zobaczcie, moi drodzy, gdyby nie to oparcie w rodzinie, ten fundament, który mam, przypuszczam, nie dałbym rady prowadzić tego przez te 9 lat. Ale właśnie to wsparcie żony, dzieci, całej rodziny dawało mi wielką siłę. I tego Wam, kochani, życzę z całego serca, aby rodzina dla Was była fundamentem, aby rodzina zawsze była najważniejsza. Aby w tym czasie świąt Bożego Narodzenia właśnie ta Boża Dziecina prowadziła Was, abyście otwierali serce na te strumienie łas, które będą do każdego z nas płynąć. Kochani, na te święta, na ten nadchodzący nowy rok życzę Wam wielu błogosławieństw, aby to był czas spędzony właśnie w gronie najbliższych, tych, którzy nas kochają, którzy nas otaczają wielką miłością. A nowy rok niech przyniesie nam to, co najlepsze. Niech to będzie czas, kiedy otwieramy nasze serce na dobro, na prawdę, na miłość. Kochani, życzę Wam zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Szanowni Państwo, niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam radość, spokój i wzajemną życzliwość. Życzymy Wam zdrowych i błogosławionych świąt. Życzymy Państwu świąt pełnych wiary, nadziei i miłości. Wesołych świąt!